Tytuł kursu: Elementy finansów publicznych. Moduł: Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego. Temat: Opłata prolongacyjna. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Rakowski. Od 10 lat jestem wykładowcą na Uniwersytecie z przedmiotu Finanse Publiczne. W dniu dzisiejszym opowiem Państwu na temat opłat prolongacyjnych. Opłata prolongacyjna jest to opłata wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczono termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Opłata prolongacyjna jest uiszczana w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i wynosi tyle, co roczne oprocentowanie kredytu lombardowego ustalonego przez Narodowy Bank Polski. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ordynacji podatkowej w artykule 57 decyzja wydana na podstawie odroczenia terminu płatności i umorzenia zaległości podatkowych na wniosek podatnika dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu państwa, organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji. Nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną wydania decyzji były klęska żywiołowa lub wypadek losowy. Opłaty stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich. Teraz wykonamy jedno z ćwiczeń, które pozwoli Państwu dokładnie zrozumieć pojęcie opłat prolongacyjnych. A więc zanotujcie. Podatek w wysokości 4000 zł został rozłożony na 3 raty, z których dwie pierwsze wynoszą po 1000, a ostatnia 2000. Okres spłaty poszczególnych rat wynosi 30, 60 oraz 90 dni od terminu płatności podatku. Proszę teraz spojrzeć na tablicę. Zostało wykonane rozwiązanie tego przykładu. Odpowiedzią na ten przykład jest, że łączna wysokość opłaty prolongacyjnej wynosi 22,20 plus 44,40 plus 133,20, co równa się 199,80 zł. Gdyby natomiast termin spłaty tej samej kwoty podatku odroczono o 90 dni, to opłata prolongacyjna z tego tytułu wyniosłaby 4000 razy 90 razy 0,54 razy 0,50, co równa się 266,3013, co równa się 266,30 zł. Dziękuję Państwu za dzisiejsze zajęcia. Przygotujcie się do następnych zajęć. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.